El Piec nie wytrzymał, wrócił po jednym sezonie przerwy. No bo jak to, liga bez El Pieca? Jesienią kilku zawodników z tej drużyny wzmocniło Ferrex i zdobyli mistrza. Teraz jednak wracają. Znowu w Ekstraklasie chcą odegrać ważną rolę. W czterech meczach nie przegrali, grają z niezwykłą regularnością. Dwa razy zremisowali 3-3 i dwa razy wygrali po 5-4. W ostatnim meczu z Rakietowcami stoczyli ciężki bój, bo Rakietowcy do tego spotkania przystąpili opromienieni zwycięstwem z Nissanem Polody. Tutaj błysnął swoimi umiejętnościami Sebastian Walkowiak, szczególnie umiejętnością strzału z dystansu. Popularny Waluś strzelił 3 gole i poprowadził El Piec do wygranej 5-4. Zatęskniliście za piłką? W takim składzie, w takim zestawieniu, w takiej nazwie? Wróciliśmy, bo bardzo chciał tego nasz prezes Jan Piec. To głównie wyszło od niego, bo zawsze graliśmy i tak ten jeden sezon nie graliśmy, bo nie mieliśmy tego bramkarza. Teraz udało się tutaj załatwić chłopaka i to wyszło najbardziej ze strony prezesa. I wróciliście w tym samym, że tak powiem, w tej samej konstelacji gwiazd, czy coś spróbowaliście zmienić po tej jednosezonowej przerwie? Znaczy, graliśmy w zeszłym sezonie w Werkomie, czyli ta czwórka, która grała w Werkomie, przyszła z powrotem do El Pieca. I wiadomo, Arek Libera, który grał tam w jakiejś drużynie, też wrócił. No to jest stary skład, nie? Plus tutaj Daniel Borkowski, Rafałko też grał, jak się rozeszliśmy, to grał w kapitalnych wakacjach, czyli też do nas wrócił. Daniel Magdziński z nami gra, tylko też nie zawsze może i tak ciężko nam to idzie od początku, bo pierwszy mecz i od razu dwie kontuzje, więc ciężko nam się pozbierać. To odniósł kontuzję? Daniel Borkowski, dzisiaj pierwszy raz naderwany mięsień, Arek Libera kolano i Rafałko skręcił kostkę, więc ten pierwszy mecz. Ale szybko się pozbierali, bo dzisiaj po bramce strzelili, co tak, niektórzy. Tak, dzisiaj byli pierwszy raz po tej przerwie i no było widać, jak ciężko nam dzisiaj szło. Ale sezon rozkręca się, czy bo chyba nie przegraliście, czy przegraliście już jakiś mecz? Nie. No nie przegraliśmy, ale remis z Meditechem to można uznać za sprawiedliwy wynik. W zeszłym tygodniu graliśmy nie pamiętam, jak się drużyna nazywała, 3-3, gdzie naprawdę mieliśmy dwa remisy, gdzie naprawdę mieliśmy sytuację na całą ligę chyba w tym meczu. No niestety nie strzeliliśmy karnego, nie strzeliliśmy do pustej bramki, więc z meczu nie mogliśmy wygrać. No tak, ale nie przegraliście, więc jakby aspiracje gdzieś tam są w górnej części tabeli. Jak znajdujecie tą ligę? Jest jeszcze bardziej wyrównana, ta grono zespołów walczących o mistrza się zwiększyło, czy tutaj, nie wiem, jest jedna, która zdominuje ligę? Wydaje mi się, że auta terenowe zdominują ligę. Reszta myślę, że każdy może wygrać z każdym. Poziom naprawdę się wyrównał. Jest coraz ciężej. Nie ma już takich meczy, że na stojąc można sobie było ze spokojem wygrać. Do końca było im wiadomo. I naprawdę każdy mecz trzeba grać konsekwentnie i wykorzystywać przede wszystkim sytuację, bo to jest nasza główna bolączka. Zresztą jak zawsze. Myślę, że tego nie zmienimy nigdy, bo gdybyśmy wykorzystywali swoje sytuacje, to ze spokojem byśmy pewnie mieli teraz komplet punktów, więc no to nad tym musimy pracować, ale no zobaczymy, z meczu na mecz powinno być lepiej. W Rakietowcach, którzy nie mieli nikogo na zmianę, błysnął Przemysław Babijów, który trafił do bramki rywala także 3 razy. Dzisiaj był pewien kłopot chyba, bo nie mieliście nikogo na zmianę, aczkolwiek mecz znakomity, z El Piecem do samego końca trzymający w napięciu. Myślę, że troszeczkę kontuzja, troszeczkę te chłopaki niektórzy... Służba, nie drużba. No dokładnie, troszkę pracują wieczorami niektórzy. To tak już jest, że się może mobilizujemy, jak są takie mecze i wiemy, że gramy w jakimś tam osłabieniu bądź bez zmian, to no to może jakoś wtedy idzie, nie wiem. Pewnie od tego to zależy, że ustawiamy się bardziej tam od tyłu i... Taka taktyka. Jest ktoś na zmianę, to próbujemy troszeczkę bardziej do przodu, a to się pewnie mści. Ciężko tak z takiego punktu to ugryźć, ale no, mamy nadzieję, że jeszcze nie jednemu punktu urwiemy. No właśnie, bo z Nissanem, no nie powiem, że była to sensacja. Nissan tutaj szykuje się na mistrza, wy mu trochę utrudniliście drogę, wygraliście. Tam był twardy, zacięty mecz, tutaj spodziewaliście się podobnego, no i też to było. El Piec to stary wyjadacz przecież. Dokładnie, El Piec to stary wyjadacz. Tutaj zawsze czołowe lokaty zajmują chłopakcy i no... Tak naprawdę przed każdym meczem, jak podchodzimy, to mamy do nich wielki szacunek, tak samo jak do poprzednich przeciwników, bo się wzmocnili to dosyć poważnie. Także
Tak to chyba jest już w tej lidze, tak mi się wydaje, że oprócz umiejętności także taka mobilizacja i doświadczenie na pewno też, bo właśnie z tyłu mamy doświadczonego zapytam taka. Rakietowców, już o Nissany, nie Elpiece, tylko rakietowców. Dzisiaj kogoś zabrakło, tak rzeczywiście ilu chłopaków takich zabrakło ważnych? No, zabrakło naprawdę duże osłabienie dzisiaj było, bo zabrakło naszego czołowego strzelca Darka Kaczmara, zabrakło podstawowego obrońcy Arka Jobka, który teraz w szpitalu leży, bo też tam gdzieś na treningu jakiejś kontuzji się nabawił nieprzyjemnej. Także, no mówię, oprócz tego, no to są dwaj tacy kluczowi zawodnicy, do tego jeszcze, tak jak mówiłem, wieczorna praca, nie zawsze to wychodzi. Rozmyślnie tak, no dzisiaj też nie było naszego organizatora, naszego bramkarza, chociaż tutaj zastępca młody dość dobrze się spisuje, chociaż już tutaj się śmiejemy, bo większość bramek tracimy z rzutów wolnych. No ale taki to urok. Strzały Sebastiana Walkowiaka, no, przypuszczalnie różni bramkarze w różnych sytuacjach. Zgodzę się, dlatego nikt nie ma do niego pretensji. On tutaj pierwszy raz... A Przemek strzelił dzisiaj w końcu było 5-4, a ty ile strzeliłeś bramek? Trzy bramki strzeliłem, ale myślę, że tutaj to akurat jest tak, że znalazłem się po prostu, tutaj kolega Biba bardzo dobrze podaje, znalazłem się w sytuacji sam na sam i gdybym tego nie strzelił, to chyba mogliby mieć do mnie wielkie pretensje. Myślę, że jakbyśmy mieli dzisiaj naszego czołowego strzelca Darka, z którym Biba się świetnie rozumieją z przodu, to naprawdę mielibyśmy okazję na to, żeby może jakąś tam niespodziankę dzisiaj sprawić. W lidze chcecie sprawić całą jakąś niespodziankę? Patrzycie na tą ligę Przyznam się szczerze, że tak naprawdę do każdego meczu podchodzi... Jesteście debiutantem w Ekstralidze, tak? No to już jest drugi sezon. Każdy jakieś tam gdzieś już gra tutaj, troszeczkę z innych drużyn, może jakaś tam zbierana ludzi, którzy gdzieś tam ze sobą już gramy, mówię, jeden sezon i jakoś to coraz lepiej wychodzi. Aczkolwiek nie nastawiamy się jakoś na jakiś wynik, bardziej się chcemy bawić. Choć powiem tak, że potrafimy się mobilizować i to cieszy, że jak wychodzimy na każdy mecz, to jednak w tych głowach jest. No jest. Nie wiem, z czego to wynika, bo z pracy zapytam jeszcze tutaj umiejętności strzeleckie. Gdzieś tam były jakieś kluby po drodze? No myślę, że to bardziej amatorsko i zabawa, jak tutaj większość kolegów. Teraz gram w A-klasowym Orkanie Konarzewo wraz z moim kolegą. Tutaj koledzy w okręgówce, Tomek Obrońca w Strykowie. Ale wszystko wojsko, tak? Czy nie? No nie. Wszystko, wojsko, kiedyś było wszystko, teraz się pozmieniało. Koledzy z wojska, to tak wyszło, że na początku było tylko wojsko, potem się gdzieś tam wykruszało. Gdzieś ktoś tam zapytał, czy by ktoś nie pograł i tak to się skończyło, że jesteśmy tutaj, gdzie jesteśmy.